Misja Ochrony Gwiazdy zabiera nas do Hoshigakure, gdzie Naruto, Tenten, Neji i Lee mają za zadanie bronić cennego artefaktu tej wioski przed obcymi shinobi, którzy chcą pozyskać potężną moc gwiazdy. W tym odcinku podobała mi się eksplozja z początku odcinka. Ładna była. Śmiesznie też Tsunade dławiła się wielkim czarnym batonem od Naruto, dzięki czemu ten poszedł na misję. Nie ma to jak łapówka. No i ogólnie ta czakra gwiezdna wydaje się być OP. Z minusów nic nie zauważyłem, a z rzeczy niewiadomych to mogę stwierdzić, że ta czakra przypominała nieco Susano, które na tym etapie nie było pokazane. Nawet można latać. Odcinek oceniłem na 7. Ogólnie w tym odcinku widać intrygę. Śmierdzi od początku ten zastępca Hoshikage, bo to z jego powodu najpewniej wrócono do praktyk z tą gwiazdą, która powoduje chorobę. Przynajmniej według plotek, które usłyszała Tsunade. Później widać, że nie mówi Konoshanom całej prawdy, wie kto najpewniej ukradł gwiazdę, ale nie mówi. Spoko ta piosenka też była, co ją śpiewał młody, czuć było od niej smutek. No i później bardzo fajnie Tenten i Rock Lee zareagowali na atak, choć trzeba przyznać, że z kolei słabe było ukrywanie się w wiaderku. Jak już mieli zamiar robić poważny ark, to mogli przy tym zostać. Nie znalazłem tutaj niewiadomych rzeczy, a odcinek także oceniłem na 7. Z jednej strony fajnie, że Konoszanie mają jakieś rozterki, czy aby na pewno powinni odzyskać gwiazdę, skoro powoduje choroby, ale z drugiej strony taka jest ich misja. No ale Neji zarządził, że skoro to ich misja, to idą i już. Fajnie też Hyuga wydedukował, że prawdziwy złodziej i ten, co porwał Sumaru, to nie ta sama osoba. Jego matka za to fajnie sprowadziła do parteru nuba niby Hoshikage. Z kolei nie do końca wiem, jak traktować niby ninjutsu Roka, który zrobił to komediowo, bo to tak samo jak poprzednio głupi humorek w poważnym arku, ale z drugiej strony było to zabawne i nie szkodziło, bo nie odnosiło się do przeciwników, oni tam nie mieli jakiejś trudnej sytuacji. Minusów nie przyuważyłem, no może na siłę to ta powtarzalność. Naruto któryś raz z kolei pokonał przeciwnika tym samym ciosem. Co lepsze, prawie zawsze widział to Neji. Rzeczy niewiadomych nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 8. Ten odcinek mi się nawet podobał, choć nie ma tu jakichś wybijających się plusów, za to znalazłem trochę słabych punktów. Po pierwsze, matka Sumaru uratowała Naruto i sobie odleciała, a nikt jej nie zauważył, pomimo tego, że ci shinobi dość szybko wyczuwali czakrę swoich. Po drugie, rodzice Sumaru zgodzili się na misję ochraniania przyszłych pokoleń, ale dlaczego nie wzięli ze sobą swojego syna? Przecież mogli upozorować jego śmierć czy coś, to po prostu go zostawili. Głupia decyzja. No i także ten Hoshikage jest dość słaby, skoro dał się tak porobić jak leszcz. Z rzeczy niewiadomych to Naruto powiedział coś w stylu jedzenie jak u mamy, a mama Sumaru jest trochę podobna do Kushiny, przynajmniej według mnie. Odcinek oceniłem na 6. Tutaj sytuacja jest podobna jak do poprzedniego odcinka. Zły nie był, ale za to było tutaj kilka głupich decyzji. Po pierwsze, trzeci raz te same sceny, te same flashbacki na przestrzeni 5 odcinków. Słabo. Po drugie, decyzja Neji'ego, by się nie mieszać, była o tyle głupia, że bezstronność teraz nie powinna mieć miejsca, jako że gość był w stanie poświęcić Naruto, więc powinni się zaangażować. No i ta matka Sumaru zachowała się jak ostatnia idiotka. Naprawdę myślała, że oni od tak odstawili sobie gwiazdę i elo? Nikt jej nie pilnował? Z rzeczy niewiadomych nic nie znalazłem, a odcinek dostał ode mnie 5,5. Plusów tutaj nie ma. Dostałem za to dawkę flashbacków, głupotę antagonisty, który wprost przed swoimi poplecznikami się przyznał do zabójstwa poprzednika, kolejną durnotę z włożeniem sobie tej gwiazdy do klatki piersiowej. Niby skąd mógł wiedzieć, że to cokolwiek mu da? Nie było ku temu żadnych przesłanek. Nagle stał się dzięki temu super silny, zdolny na hita pokonać każdego, ale duch matki Sumaru jest w stanie się przed nim obronić, a co gorsza, dała ona możliwość Naruto latania i nagle zwykłym Rasenganem go pokonał. Fujka straszna. Do tego happy end, typowo fillerowy, wszystko jest git. Jedyną ofiarą była matka Sumaru, która i tak była uznana za martwą przez 10 lat, więc nawet jej nie szkoda. Sztampowe to wszystko. Rzeczy niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 3. Średnia arku to w zaokrągleniu 6.
i jestem trochę zawiedziony tym arkiem. Oglądałem go ponad 10 lat temu i pamiętam, że mi się nie podobał, a teraz wiem czemu. O ile do pierwszej połowy arku nie mam się do czego przyczepić, bo wszystko wyglądało w miarę normalnie, choć oczywiście było turbomocne na tyle, że nikt z naszych protagonistów nie miał kontry na techniki shinobi tej wioski, to fajnie to wszystko przedstawiono. Także piosenka Mamy Sumaru, która się przewijała, jakoś działała na mnie pozytywnie. Jednakże druga połowa to istna głupota i praktycznie same złe decyzje nie tylko twórców, ale i bohaterów tego arku. Nagle robią jakieś rzeczy, które są naiwne jak cholera. Neji ciągle stopuje swoich kompanów, gdzie Naruto zwykle by go nie posłuchał, ale teraz słucha. Wszystko później zaczęło być takie przeciągane, a mogło skończyć się wcześniej i dużo ciekawiej. Takie jest moje zdanie. A jeśli ty, kochanienki, chcesz zostać moją gwiazdeczką, to daj suba.